Cześć, ja nazywam się Piotr i zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak przestać być ofiarą w swoim życiu i wziąć za nie odpowiedzialność. Jest to dość trudny i kontrowersyjny temat, ale ja Ci przedstawię argumenty za tym, żeby ruszyć z miejsca i żeby nie popadać w maraz w taką beznadzieję. Być może jesteś osobą, która została skrzywdzona. Jest wiele sytuacji w życiu, są osoby, które nas ranią, sytuacje, które są dla nas trudne, i być może zamknąłeś się w sobie, nie chcesz podejmować już żadnych działań, masz takie przekonania, że świat jest zły, że ludzie są źli, że kobiety są złe. Możesz tutaj sobie dopisać dowolną frazę, albo że los ci nie sprzyja, że okoliczności są nieodpowiednie, niesprzyjające. No, i popadasz w taką stagnację i beznadzieję. E, Bycie, właśnie, ofiarą w życiu. E, to jest e, skupianie się na tym, co mi się wydarzyło, i e, nie jest to konstruktywne podejście. W przeciwieństwie do tego, warto brać odpowiedzialność za swoje życie. Mimo tego, co się zdarzyło, mimo tych negatywnych e, sytuacji, bodźców, e, no, ponieważ jeżeli nawet. Jesteś ofiarą jakichś trudnych sytuacji, no to, to ta sytuacja, ten mo moment może cię zatrzymać w życiu na kilka, kilkanaście lat, a osoba, która ci na przykład wygrzoniła jak jakąś krzywdę, może albo o tym nie wiedzieć, albo w ogóle żyć sobie już innym życiem. I ta sytuacja, te emocje cię trawią i powodują, że nie możesz być szczęśliwy, szczęśliwa, nie możesz ruszyć z miejsca, i twoje życie jest jedną też wielką udręką i taką stagnacją z powodu e tych właśnie sytuacji, które bardzo często są trudne, czasami traumatyczne, tragiczne. Skala jest duża, ale ja zachęcam cię do tego, aby mimo wszystko podjąć jakieś działania, aby z tej sytuacji, która czasami wydaje się bez wyjścia, jednak próbować się wydostać. No i też to, co mówię, jest podparte badaniami naukowymi, które wskazują, że ludzie, którzy postrzegają siebie jako ofiarę, mają dużą skłonność do depresji, większe ryzyko zachorowania na no jakieś właśnie dolegliwości psychiczne, trudy, gorzej sobie radzą ze stresem. No tutaj jakby palata jest duża, bardzo często są to silne stany, wieloletnie. No, a z drugiej strony, osoby, które czują taką sprawczość nad swoim życiem, Biorą za nią większą odpowiedzialność, mają lepsze samopoczucie, i też nie, 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 nie możemy zapominać o tym, że nasz umysł jest połączony z ciałem, i wiele chorób autoimmunologicznych właśnie pochodzi z no, rodzi się w naszych głowach, w naszych też przekonaniach, traumach, i też wszystkie rzeczy są połączone poprzez psychosomatykę, także też warto mieć na uwadze, że nasz umysł, nasz stan też wpływa na nasze ciało i też odwrotnie. No i radzi się pytanie oczywiście, co można w takiej sytuacji zrobić? Co można zrobić, żeby ruszyć z miejsca, żeby przestać być tam ofiarą i móc wziąć odpowiedzialność większą za swoje życie? Po pierwsze, możesz rozpoznać schematy w swojej głowie, które się pojawiają. Te myśli, które są takie natarczywe, negatywne, i zastanowić się tak na, nawet na logikę, czy one są prawdziwe. Weźmy takie stwierdzenie, że wszyscy ludzie są źli i czy to naprawdę jest, jest fakt. Czy nie spotkała cię osoba, która jednak była dla ciebie pozytywna, dobra. Tu nie możesz każde stwierdzenie podpiąć pod. I przyjrzeć się jemu i zobaczyć, czy, czy faktycznie w 100% to, co myślisz, jest zawsze prawdziwe i zawsze się sprawdza. Bo może się okazać, a jestem przekonany, że okaże się, że te właśnie schematy myślowe, te przekonania są w wielu przypadkach błędne i być może one Cię powstrzymują przed nowymi relacjami, znajomościami, nowymi wyzwaniami w Twoim życiu, które byłyby naprawdę czymś wyjątkowym. Kolejny punkt to warto zastanowić się, co możesz zmienić w swoim życiu i skupić się na tych rzeczach, które, na które masz realny wpływ, a nie rozpamiętywać i nie analizować rzeczy, które, na które masz ograniczony wpływ i które są poza Twoją sferą działania. Tak naprawdę, bardzo wiele osób myśli, że mało od nich zależy, ale jednak, koniec końców, duża część Naszego świata, w którym żyjemy, w tej szerokości geograficznej, w której jesteśmy, jest od nas w jakiś tam sposób zależna. Także warto zastanowić się, co można zacząć zmieniać w swoim życiu. Kolejny punkt to jest właśnie takie mentalne i faktyczne przejęcie odpowiedzialności za swoje życie. Zamiast właśnie obwiniać innych okoliczności, sytuacje, tysiące historii. Zastanów się, co ty mógłbyś zrobić, co ty mogłabyś zrobić w swoim życiu konkretnie, aby, aby tą jakość swojego życia w jakimś tam stopniu polepszyć właśnie. właśnie. I ostatni punkt, który być może bardzo często będzie pierwszym punktem, to jest poszukaj wsparcia. Jeżeli to są bardzo już jakby jakieś tam trudne stany, nie radzisz sobie, no to udaj się do jakiejś specjalisty, psychologa, terapeuty, możesz też popracować w takich lżejszych przypadkach z coachem, no, to właśnie swoimi schematami myślowymi i zobaczysz, że bardzo wiele rzeczy da się przepracować, z bardzo wielu sytuacji da się wyjść. Mam dla Ciebie teraz ćwiczenie, które będzie jednocześnie wyzwaniem. Może to być dla ciebie na początku jakby trudne, nowe, ale postaraj się przez następny tydzień codziennie rano pomyśleć o jednej rzeczy, którą mógłbyś zrobić w swoim życiu tego dnia, aby go jakoś odmienić. I to nie muszą być jakieś wielkie historie. Mogą to być po prostu jakieś takie małe rzeczy, jak codzienny spacer, zagadanie do nowej osoby, której nie znasz, medytacja. Coś, co spowoduje, że ten dzień będzie dla ciebie lepszy. Zobaczysz, jak te pozytywne rzeczy, rzeczy niosą cię, jak nabierasz wiatru w żagle i twoje życie się odmienia. Ja też w swoim, swoim życiu miałem historie, które mnie przetłoczyły. Spowodowały, że po prostu odechciewało mi się wiele rzeczy i byłem pasywny. Ale koniec końców jestem tu właśnie i mówię do ciebie, że jest opcja, jest możliwość wyjścia z tego schematu, że możesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, możesz podejmować działania, możesz to wszystko e, analizować, jakieś swoje porażki, wyciągać wnioski i po prostu iść ze swoim życiem do przodu właśnie w kierunku e, miejsca, w którym chciałbyś, chciałabyś się znaleźć. E, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zachęcam Cię do polubienia mojego kanału. E, możesz też ściągnąć Darmowy e-book, który jest podlinkowany na dole. E-book mówi o, o walce z perfekcjonizmem, pokazuje jakimi, jak odnaleźć wartości w swoim życiu. Jest tam dużo naprawdę fajnej wiedzy skumulowanej w ciekawym formacie. Także zachęcam Cię do pobrania tego e-booka. No i podsumowując, pamiętaj, że masz w sobie siłę że jest wiele historii, które pokazuje, że ludzie wychodzą z naprawdę tragicznych sytuacji. Przychodzi mi na myśl chociażby autorka wielu książek, terapeuta Edith Eger, która przeżyła obóz w Auschwitz, gdzie zginęło jej, jej rodzina, i ona pojechała potem do Stanów. W wieku 40 lat skończyła psychologię, została terapeutką. W wieku 80-90 lat napisała kilka książek. Właśnie ona w tych książkach opowiada. O tym, że pomimo tego, że była bardzo skrzywdzona, to poczuła, że musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, że to jest jej odpowiedzialność, a nie tych oprawców, których już nawet nie widziała na oczy. No i zaczęła ten proces i naprawdę osiągnęła bardzo fajne efekty, i jej życie się odmieniło i też pomagała wielu osobom na tej ścieżce. Także polecam porzucić tą rolę ofiary. I robić kroki w kierunku wolności, w kierunku, w którym chcesz się w przeszłości znaleźć. Dzięki za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.